Wszystko zaczęło się, kiedy miałem 7 lat. Mieszkałem na niewielkim osiedlu, które było otoczone sporymi podmiejskimi lasami. Pewnego dnia rodzice zostawili mnie z młodszą siostrą w domu, żeby zawieźć starszego brata na trening. Od tego wszystko się zaczęło. Wracając do domu, tata nagle zatrzymał samochód na drodze pośrodku lasu. To, co tam zobaczył, było dla niego bardzo trudne do przyjęcia. Od lat wspomina, że widział wtedy przerażającą kreaturę i nadal ma koszmary. Była to ekstremalnie wychudzona postać, wysoka na ponad 2 metry. Tata był pewny, że to nie był niedźwiedź, ani żadne inne zwierzę, ponieważ kiedy to coś zobaczyło ich samochód, stanęło na dwóch nogach i zaczęło uciekać w dziwaczny sposób. Postać ta miała plamy na futrze, te rosły jej tylko miejscami, a pozostałe części ciała były odkryte. Mój tata załamał się po tym, jak zobaczył, jak to coś biegnie z powrotem do lasu. Kiedy moi rodzice ostrzegali mnie przed tym czymś, wtedy nie rozumiałem nawet, co to jest. Kilka lat później, jak miałem 10 lat, rodzice zostawili mnie samego w domu, ponieważ nie chciałem jechać z nimi w odwiedziny do wujka. Zaprosiłem wtedy 7 moich przyjaciół: Belle, Riley, Maxa, Johna, Kaylee, Shannona i Penelope. Świetnie się bawiliśmy, grając w gry, oglądając filmy i robiąc inne rzeczy, aż do północy. Wtedy przypomniałem sobie to, co opowiadał mi tata parę lat wcześniej i wpadłem na idiotyczny pomysł. Hej, może pójdziemy poszukać kreatury w lesie? Przez chwilę patrzyliśmy się na siebie i po chwili wszyscy stwierdziliśmy, że to przecież świetny pomysł. Wzięliśmy więc latarki i poszliśmy do lasu. Od razu jak weszliśmy, wszystko wydawało się takie tajemnicze i przerażające. Z każdym krokiem było coraz gorzej, z każdej strony słyszeliśmy jakieś przerażające dźwięki. Wokół było strasznie ciemno, a myśl o tym, że możemy się zgubić, była przerażająca. Po jakimś czasie usłyszeliśmy trzask i jakby warczenie. Zaczęliśmy świecić w kierunku tego dźwięku i wtedy zobaczyliśmy to coś. Były tam zwłoki jeleni, a kawałek dalej było jakieś większe zwierzę. Na początku pomyślałem, że to może jakiś niedźwiedź, który po prostu je szczątki tych zwierząt, ale szybko się przekonaliśmy, że to nie był niedźwiedź. To coś miało dziwne futro, które rosło tylko miejscami i było wysokie na ponad 2 metry. Popatrzyło na nas z otwartą paszczą. Kreatura ta miała przekrwione oczy, a z pyska kapała mu jakaś wydzielina. Po chwili to coś powoli się podniosło i wydało z siebie przerażający ryk. Nie przejmując się gałęziami i większymi krzewami, biegliśmy przed siebie krzycząc ze strachu. Nie byliśmy pewni, czy to coś nas goni, czy nie. Po prostu chcieliśmy jak najszybciej znaleźć się w domu. Przeskoczyliśmy przez niewielki kanałek i biegliśmy pod górkę, na której stał mój dom. Wbiegliśmy wszyscy do środka i szybko zamknąłem drzwi. Wszyscy są cali? Zapytałem. Ledwo oddychając, popatrzyłem na moich przyjaciół i coś sobie uświadomiłem. Brakowało wśród nas Penelopy. Musieliśmy ją gdzieś zgubić, gdy uciekaliśmy przed tym czymś w lesie. Będąc przerażonym, wziąłem mój telefon w trzęsące się ręce, zadzwoniłem na policję i opowiedziałem im o naszej sytuacji. W ciągu 15 minut przyjechały 2 radiowozy, karetka i nasi rodzice. Opowiedziałem im wszystko ponownie, to co się wydarzyło i że Penelopa gdzieś zaginęła. Policjanci przeszukali cały las, ale nie znaleźli ani tej kreatury, ani naszej przyjaciółki Penelopy. Znaleźli jedynie niewielką plamę krwi i pojedynczy włos. Mam teraz 11 lat i żadne z nas nie rozmawia o tym, co się wydarzyło tamtego dnia. Poszukiwania Penelopy wciąż trwają, ale jestem przekonany, że ona nie żyje i nie tylko ja tak myślę. Niedawno przeszukaliśmy internet w tej sprawie i okazuje się, że wielu innych ludzi zaginęło w tym lesie. Głównie dzieci, a Penelopa jest 8 na liście zaginionych. Nie wchodzę już do tego lasu, bo boję się, że jak tylko to zrobię, to coś mnie znajdzie i skończę jak Penelopa.